aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i zasypanie. Dobra, to fajnie. Wieczorem 8 kwietnia celebrację Wigilii Paschalnej w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. O godzinie 18 przed głównym wejściem do katedry wyniesiono paschał, dużą woskową świecę będącą znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przybił na paschał 5 gwoździ symbolizujących rany Chrystusa i aktualną datę, która przemawia, że Jezus Chrystus Zmartwychwstały jest Panem historii. Potem paschał zapalono od poświęconego ognia, rozłożonego pod katedrą. Podczas procesji do ołtarza duchowni dzielili się paschalnym ogniem z obecnymi parafianami, liturgię światła zastąpiono czytaniami z psalmami. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczyście poświęcił łodę, którą pokropił obecnych w obrzędzie odnowy obietnic sakramentu Chrztu Świętego. Na zakończenie Wigilii Paschalnej arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki złożył wszystkim wiernym życzenia wielkanocne. Poświęcone zostały także pokarmy wielkanocne. Czy czyniona krzywda bliźnim otworzy im bramy nieba? Czy złe uczynki będą kluczem do zbawienia? Oczywiście, że nie. Spotka ich los Egipcjan ścigających Izraelitów. Zatopi ich własna złość i wygrządzona krzywda. Utoną na wieki w otchłani zła. Stanie się tak, gdy nie posłuchają dobra, gdy nie pójdą za głosem Mojżesza, którym współcześnie jest Kościół wzywający do nawrócenia i pokoju. To jest prawdziwa droga pokonania zła. To jest prawdziwa Pascha dająca nam siłę, aby powstać z grzechowej śmierci i podjąć drogę zwycięzcy piekła, śmierci i szatana. Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Alleluja, alleluja.